jak się wojna, prawda, zaczęła i nimeśmy zaczęli szukać kontaktów, to jeszcze był ten incydent ewakuacji Warszawy 7 września. Jak pan pułkownik powiedział, że cała Warszawa ma być ewakuowana, wszyscy mężczyźni mają opuścić Warszawę, jechać na wschód, gdzie będzie walka i tak dalej. Wobec tego mój ojciec był wtedy bardzo niezadowolony, bo go mianowano dyrektorem biura cenzury listów, co nie miało najmniejszego sensu w tym okresie. No ale miał to biuro, tam były kobiety, mężczyźni i tak dalej, więc to całe towarzystwo załadowało się albo na samochody, ale ja osobiście z moim kolegą Olkiem Tyraskim na rowerach pojechaliśmy i spotkaliśmy się z rodzicami w Garbolinie. Nie wiem jakim cudem, bo myśmy siedzieli na brzegu drogi, oni jechali jakąś bryczką i myśmy ich zobaczyli w tym tłumie. No i dojechaliśmy w ten sposób aż do Bugu. Jakśmy zaczęli się przeprawiać przez Bug, to Niemcy tam czołgi nadjechały, zaczęły do nas strzelać. A pamiętam, mój ojciec wtedy zdobył jakiegoś konia i na tym koniu objeżdżał te pozycje, ale myśmy nie mieli czym się bronić. I staliśmy nad Bugiem, na takim wysokim brzegu Bugu, a tam podjechał czołg tak, że miał nas pod swoją bronią. I wtedy ci Niemcy podeszli do nas, a ojciec szedł piechotą, tamten czołg strzelał, a ojciec szedł piechotą w naszą stronę. Ja biegłem do ojca i mówiłem, idź szybciej, bo cię zastrzelą, a ojciec mówił, zjeżdżaj stąd, bo ten... Także ja zamiast być... Raz jeden, to także 3 razy przebiegłem tam i z powrotem. Wreszcie Niemcy nas ustawili szeregiem i stanął przed nami żołnierz. Ja zapytałem ojca tak po cichu, jak się mówi strzelać po niemiecku. Ojciec powiedział schießen. Ja powiedziałem tym Niemcom, miałem wtedy 16 lat i byłem przekonany, że to jest koniec. Powiedziałem bitte schießen, znaczy proszę strzelać. Ja myślałem, że nas rozstrzelają, ale on mówił nie, nein, nicht schießen. No i potem mój ojciec tam, który mówił znakomicie po niemiecku, zaczął rozmawiać z tym majorem, który nas aresztował. I to był jakiś całkowicie normalny facet, nie był nazi. Powiedział ojcu, niech pan uważa, my jesteśmy Wehrmacht, ja pana wypuszczę i te całe towarzystwo, ale niech pan uważa, bo za nami idzie gestapo i sytuacja będzie dużo trudniejsza. No i wtedy mój ojciec próbował nawiązać kontakt z jakimiś jednostkami wojskowymi polskimi, tam zobaczył jakiegoś pułkownika, który powiedział, my nie wiemy, co mamy robić, nie mamy broni, nie mamy amunicji, jesteśmy całkowicie rozbici, niech się pan do mnie nie przyłącza, to nie ma sensu. Myśmy zdecydowali, że wracamy do Warszawy. I żeśmy rzeczywiście wrócili do Warszawy, z tym, że mój ojciec powiedział, ja nie wracam na Żoliborz, na Mickiewicza 27, bo Niemcy po mnie przyjdą następnego dnia po zdobyciu Warszawy. Moja matka powiedziała, ten megaloman, co ty, oni nic innego nie mają do roboty, tylko ciebie szukać. Ale myśmy pojechali właśnie do Konstancina, do pani Strasburgerowej, która mieszkała w takim małym domku drewnianym i tam myśmy mieszkali, tam były dom i stajnie z tyłu. I ojciec szukał kontaktów, żeby zdobyć jakiś paszport peruwiański. Mój stryj był konsulem honorowym Peru w Polsce. Mój stryj był w Peru i wracał statkiem do Europy, bo jako oficer, ale wtedy nie było samolotu, więc on wracał do wojska, już nie zdążył, tylko we Francji się zaangażował. Ale był jego zastępca, nie wiem kto to był ten zastępca, on ojcu przyrzekł ten paszport, a przypuszczam, że go zadenuncjował. No i raptem... My jesteśmy w domu, tu przyjeżdża samochód Sicherheitsdienst, takie SD, to znaczy gestapo specjalne. I przychodzą do nas do domu i mówią, gdzie jest pan Likiernik. Jest w Warszawie, przyjeżdża dopiero wieczorem. To my poczekamy. Ale wtedy Niemcy jeszcze nie byli zorganizowani. To było dokładnie 20 października 1939 roku. A fakt jest, że 28 byli na Żoliborzu w naszym mieszkaniu, gdzie jest dozorca, powiedział, że nas nie ma. Także to mój ojciec miał rację, nie matka. No oni tam siedzieli z nami i potem pytają, gdzie ojciec przyjeżdża z Warszawy. Powiedziałem, do Konstancina, bo ojciec zawsze by siadał w Jeziornej. No i oni mówią, to jedziemy do Konstancina na dworzec szukać pańskiego ojca. Ja mówię, proszę bardzo. A ja wysłałem, Niemcy byli źle zorganizowani jeszcze wtedy. Ja mogłem wejść i posłałem jakiegoś pana na dworzec do Jeziorny, żeby on ojca uprzedził, że są Niemcy, żeby nie przywracał do domu. Ale
jeszcze był jeden ten pociąg i następny. I to, ten facet też nie był przyzwyczajony. Zamiast zostać do następnego pociągu, to ojca nie zobaczył, poszedł do domu i koniec. Oni naturalnie w Konstancinie nikogo nie znaleźli. Legitymowali ludzi, którzy byli podobni do ojca. Wróciliśmy z powrotem i czekamy na ostatni pociąg. A ojciec wysiadł w jeziornie, przyszedł do domu i zobaczył, że stoi samochód gestapo przed domem. No to było jasne, że oni tam nie stoją dla przyjemności, tylko że przyjechali po niego. Ojciec wtedy obszedł dom od strony stajni i tam była taka pani, która pracowała. Ojciec jej mówi, Niemcy po mnie przyjechali. Tak, no to ja idę sobie. A ona mówi, a jak pana nie będzie, to oni powiedzieli, że wezmą pańską żonę i syna. No to ojciec powiedział, wobec tego nie ma mowy, żebym ja uciekał. Wszedł, powiedział, dzień dobry panu, jestem do dyspozycji, proszę bardzo. Jeszcze pamiętam, matka mu powiedziała, chcesz coś zjeść? Postawiła mu talerz zupy, on tam zjadł jedną łyżkę. I oni go wtedy wzięli pod ręce. I potem ojciec zginął zupełnie, nie było o nim śladu przez 6 miesięcy. Potem przed samym Bożym Narodzeniem przyszedł facet. Powiedział, że ojciec siedział w obozie koncentracyjnym, takim małym obozie koło Piły. Schneidemühl to się nazywało po niemiecku. I że tam wszyscy pracowali, a ojciec powiedział, że on jest oficerem, że on nie będzie pracował. Ale ci, co pracowali, to jedli, bo jedli na zewnątrz, a ojciec nie miał nic do jedzenia. Więc oni mu pokryjomu przynosili coś do jedzenia, a ojciec w zamian siedział na stole, na krześle i opowiadał im jakieś zabawne historie, bo on to bardzo lubił i jeszcze bardzo dobrze opowiadał, bardzo dużym dowcipem i tak dalej. No i w pewnym momencie zresztą był taki incydent, że Niemiec do niego zwrócił się przez ty, a ojciec był bardzo silny, był taki piecyk żelazny z dźwiczkami. Ojciec wyrwał te dźwiczki i tymi dźwiczkami mało nie rąbnął tego Niemca w łeb. Ale oni go nie mogli zabić, bo mieli go zawieźć do Berlina. I wobec tego po tych incydentach zawieźli go do Berlina, gdzie był w policaj prezydium najpierw, a potem w Moabicie. To jest cała historia, to może za długie, żeby to opowiadać, ale w każdym razie zrobili mu proces o zdradę stanu, co było absurdem. A gestapo przyszło, powiedziało, my pana uratujemy, jak pan będzie z nami współpracował przeciwko Rosji sowieckiej, to my pana uratujemy. A ojciec powiedział, zginęło 100 tysięcy polskich oficerów czy żołnierzy, to ja zginę jeszcze jeden, to nie ma znaczenia. Był ten proces, oficjalny proces z adwokatem i tak dalej. I oni rzeczywiście osądzili, że to jest bzdura, że oficer polski popełnił zdradę stanu w stosunku do rządu niemieckiego, będąc oficerem wywiadu. No i go przenieśli do obozu jeńców, do takiego obozu specjalnego w Kolditz. No i wtedy już się dowiedzieli, gdzie jest ojciec, ale to trwało 6 miesięcy, gdzie nie było wiadomości. Z tym, że jeszcze jest mała, zabawna historia, która dowodzi, jak mało myśmy wiedzieli, co to było, jak to było. Następnego dnia po aresztowaniu mojego ojca, ja nic nie powiedziałem matce, poszedłem na Aleję Szucha do gestapu reklamować. Wlazłem na schody w tym czerwonym takim domu, na pierwsze piętro i łamanym niemieckim mówię, wo ist my father is here. A ten Niemiec wstał za z tego stołka, wziął mnie za plecy, odwrócił przodem do schodów i dał mi kopniaka i mnie wyrzucił sam. To było najlepszym rozwiązaniem, jakie mogło być. Tego samego dnia, nic mi nie mówiąc o tym, moja matka poszła do gestapo z ręcznikiem, mydłem i tak dalej. Powiedziała, że ona przynosi tam rozmaite rzeczy, które ojciec nie wziął. Matka mówiła dobrze po niemiecku. Oni powiedzieli matce, nie wyrzucili jej, tylko powiedzieli, no, jemu już nic nie jest potrzebne. Także ona była przekonana, że już go rozstrzelali i poszła z tym. No więc jak przed samym Bożym Narodzeniem raptem przyszedł facet z tego obozu Schneidemühl z takim monogramem mojego ojca TL, specjalnym, tak jak rysował, zawsze taki miał typowy sobie. I pokazał to nam i mówi, ja byłem z pani mężem w obozie i opowiedział tą historię z tym piecykiem, z jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. Także potem już ojciec był w Berlinie, w tym Moabicie. Po tym procesie go przenieśli do obozu jeńców, najpierw w jakichś górach tam, w tych fortyfikacjach między Czechosłowacją a Niemcami, a potem do Kolditz, to był taki zamek, gdzie siedział generał Piskor, gdzie siedzieli tacy rozmaici ludzie, którzy byli
podejrzani, prawda, źle widziani przez Niemców, zmieniali te obozy co kilka miesięcy, żeby nie uciekali i tak dalej. A myśmy wtedy zostali, prawda, z matką sami, no i trzeba było coś zdecydować, co robimy dalej. Ja powiedziałem, mamie, ja jadę do Francji, bo myśmy z ojcem mieli jechać do Francji z tym paszportem peruwiańskim, to się nie doszło do tego. I jeden z moich kolegów, który się nazywał Brumer, mówi, że jego wuj ma jakieś tam złote dolary i że chętnie nam da te dolary, bo jest jakaś organizacja, która za pieniądze przerzuca ludzi na Węgry czy do Czechosłowacji i stamtąd można się dostać do Jugosławii, z Jugosławii do Francji. I wtedy Roman, bratny Mularczyk, on do mnie przyszedł, zaczęliśmy dyskutować, on mówi, słuchaj, to mi się nie podoba ta historia, to jest jakieś dziwne. Wiesz, albo to prawda, albo nieprawda, jakieś pieniądze, to dziwne jest. Może lepiej nie jechać teraz, tu też jest coś do roboty na miejscu. Pojedziemy następnym transportem, niech oni jadą, zobaczymy. No i mieliśmy szczęście, bo Brumer i drugi nazywał się Soiński, pojechali z tą grupą, w Zakopanem przenocowali, rano o świcie ich obudzono. Oni mieli narty i tak dalej, zaczęli wkładać te narty, a w tym momencie dom został otoczony przez SS i całe towarzystwo pojechało budować Oświęcim. I oni byli budowniczymi Oświęcimia i mieli numery bardzo niskie. I potem jak Brumer wrócił z tego obozu, wypuścili go 2 lata później i był drugi raz aresztowany, jak się tam dostał do obozu drugi raz, to był czymś w rodzaju arystokracji i tam go dużo lepiej traktowali, dlatego bo on miał numer, nie wiem, poniżej 100, coś w tym rodzaju, to już była zupełna arystokracja. To jest logika zupełnie bezsensowna, ale niemiecka logika.